Nieważne, czy jesteś w autobusie, pociągu czy na wakacjach, najważniejsze transmisje sportowe masz teraz na wyciągnięcie ręki. Pobierz darmową aplikację TVP Sport. Link znajdziesz w opisie. Puchary, 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 obyśmy w trzeciej rundzie mieli drużyn do pary. Obiecuję, że to koniec rymowanek, ale cringe'owych żartów się nie wystrzegę. Legia, Raków, Lech, Pogoń, Szczecin grają o trzecią rundę eliminacji europejskich pucharów, Ligi Mistrzów, Ligi Konferencji. O tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Na jednej kanapie dwóch niedoszłych piłkarzy, na drugiej kanapie dwóch piłkarzy, którym się udało. Zacznijmy od tej kanapy, na której się udało. Mateusz Możdżeń, czyli piłkarz, po którego strzale z Manchesterem City komentatorzy zaczęli używać tej formułki. To jest zawodnik, który potrafi uderzyć z dystansu. Tak, od tego się wszystko zaczęło. I później tak poszło. I później tak poszło. Łukasz Gikiewicz, który ostatnio zaczął częściej mówić dzień dobry niż dobro doszli? Tak, jestem w Polsce, depresja łapie, ale walczę. KTS weszło, Move Federation, TVP Sport, kanał sportowy. Wypadam także z lodówki jak Serek Danio. Człowiek, instytucja. Tutaj, tak. tutaj też jest z nami Kacper Tomczyk, człowiek, który jest blisko Rakowa, jak koszula jest bliska jego ciału. Chociaż dzisiaj koszulki Rakowa zapomniał niestety. Nie, bo stara marka Raków zmienił sponsora, więc nie mogłem przynieść tej starej. No pewnie jest to jakieś wytłumaczenie. Tak? Ja myślę, że to była cena. Ja myślę, że to była cena. A że mnie nie stać? No, słuchaj, Michał Świerczewski, prezes Rakowa, mógłby tam coś kopsnąć, tak? Bo chyba w tej skarbnicy jeszcze pobrzękuje. No, 11 transferów Rakowa Częstochowa. Jakby sobie przypomnieć słowa Michała Świerczewskiego przed sezonem, że wydamy 500 tysięcy euro na transfer, to się można dzisiaj szeroko uśmiechnąć. No, ale wiesz co, czytałem gdzieś takiego tweeta, który bardzo mi się spodobał, że w Polsce muszą przedsiębiorcy po prostu ukrywać to, że dobrze zarabiają, bo po prostu mówić, że jest się biednym, się bardziej opłaca. Tak, no nie mam wątpliwości, że on to powiedział po to, by ktoś to usłyszał, by potem agenci nie żądali jakichś kosmicznych kwot, jakichś prowizji, więc na pewno to była taktyka właściciela Rakowa. No tak, miałem tutaj taki przygotowany pewien dowcip, że być może uczestniczył w tym napadzie na Mennicę Narodową, bo faktycznie ten stadion Rakowa wygląda troszkę jak dom z papieru. Także bęki, tu już kończymy z tymi. Nie atakuj Kacperka, bo wiesz, to bo zaraz możesz dostać z kontry. Słuchajcie, prosimy oczywiście o suby, o łapki w górę, żeby lepiej pozycjonować te nasze produkcje, bo dopiero zaczynamy z Footweekiem, ruszamy z tym naszym programem i mamy nadzieję, że to będzie mocne uderzenie. Panowie, pierwsza sprawa, ile drużyn w trzeciej rundzie eliminacji europejskich pucharów, polskich drużyn oczywiście, ile będzie? No ja powiem komplet. Mamy pierwszy raz od 2007-2008 sezonu, także nasza czwórka pucharowiczów wygrała pierwsze spotkanie w Ekstraklasie. Fajnie grali, strzelali. W ogóle ta cała pierwsza kolejka całej tej Ekstraklasy, nie tylko pucharowiczów, wyglądała jak nigdy dotąd. Jestem optymistyczny. Mateusz? Ja też chyba podobnie. Może w następnej rundzie może jakieś zaczną się problemy, ale dzień dzisiejszy też bym to uzrozumiałyśmy sobie tutaj przed programem i wszyscy jakoś, może nie wszyscy, my tutaj we dwóch, jako byli, czy jeszcze piłkarze, zgodziliśmy się, że nie było takiego sezonu, jak teraz nam się wydaje, zestawienie całego zespołu. I te zespoły raczej się nie osłabiały, a powiem wręcz przeciwnie, wzmacniały. Kacper, no, bo tutaj zostałeś wywołany do tablicy, że nie wierzysz. Nie, ja sądzę, że są poważne argumenty, by wierzyć w awans trzech drużyn do fazy grupowej. Oczywiście no, losowanie jest kluczowe, jak zwykle, natomiast ja dobrze oceniam to, co działo się w oknie transferowym w przypadku Lecha, Legii i Rakowa. No, Pogoń też się nie osłabiła, nawet powiedziałbym wzmocniła, bo pozyskała być może w końcu skuteczną dziewiątkę. Ten napastnik grecki się pokazał fajnie w pierwszej kolejce Ekstraklasy, więc na papierze to wszystko wygląda bardzo obiecująco. No, w kontekście Rakowa, no to wiecie, że ta ścieżka mistrza Polski jest bardzo atrakcyjna, bym powiedział, bo Raków wystarczy, że wygra jeden, dwa mecz jeszcze i jest w fazie grupowej co najmniej Ligi Konferencji Europy. Przejście Karabachu daje już Ligę Konferencji. Potem wiemy, że mamy do wyboru albo Aris Limassol, Baty Borysow, czyli na papierze łatwiejszy rywal niż Karabach. I przejście kolejnego dawałoby już Ligę Europy. Więc trzy próby, jeden wygrany dwumecz i Raków będzie miał fazę grupową. To naprawdę jest do zrobienia. No to słuchajcie, ja też uważam, że 4-4, więc Paweł, dawaj może tą planszę już z kolejnymi przeciwnikami, a nie będziemy się tutaj rozwodzić nad tym, co się wydarzy w drugiej rundzie eliminacji. To jest ta droga, no, kiedy już wybiegamy troszkę w przyszłość. Ja tak do końca z tej odległości nie widzę, ale Mateusz, jesteś najbliżej, więc możesz zerknąć, kto tam czeka na Raków Częstochowa w kolejnej rundzie. Aris Limassol, z tego co pamiętam, lub? Tak jest, lub Baty Borysow. Tak, Lech Poznań. Lech Poznań jest na pewno Spartak Trnawa i
Czekaj, o tutaj mam, już widzę. Spartak Trawa albo FK Auda, Legia Warszawa, Austria Wiedeń, FK Burak, Borak Banialuka, tak. Borak Banialuka, tak. I Pogoń Szczecin Gent. I Pogoń Szczecin Chęt Żylina, natomiast to trochę pół żartem, pół serio, o to się jeszcze zdążymy pomartwić. Natomiast chciałem was zapytać, kto na was wywarł najlepsze wrażenie podczas tej inauguracji, bo wszystkie nasze pucharowe zespoły eksportowe wygrały swoje mecze, natomiast pewnie można rozdzielać na te lepsze spotkania i gorsze. Ja mogę zacząć? Legia Warszawa. Stawiałam przed sezonem, że to będzie mistrz Polski. Zaczęli fajnie. Pekhart może jest ograniczonym napastnikiem na zachód, ale na polską ligę to jest wyśmienitą dziewiątką. Hat-trick, kadra szeroka, nie ma tych afer wkoło klubu ze stolicy. Przedłużony kontrakt tak z Kosteruniariciem. Myślę, że Legia do pucharów awansuje. Ja stawiam, że trzy drużyny będą bynajmniej w lidze konferencji, tej lidze Biedronki, jak Kamil Kosowski mówił, ale myślę, że fajnie by było widzieć trzy drużyny, które grają i wtedy właśnie ta Pogoń może powalczyć o mistrzostwo. Tutaj Kacper taki scenariusz zakłada. Nie możesz zdradzać zakulisowych rozmów. Na podsłuchu byliśmy. Tak? Ale myślisz, myślę, że Pogoń się włączy? Nie, ale... nie, wiesz co, debatowaliśmy sobie z panami przed programem, a co jeśli Legia, Lech i Raków zamelduje się w fazie grupowej europejskich pucharów. I czyli będą jesteś się zwolennikiem tej opinii, której zwolennikiem jestem też ja, że kto im dłużej będzie grał w pucharach, tym będzie miał trudniej w walce o mistrzostwo. Nie, ale ja nie twierdzę, że wtedy będzie Pogoń faworytem do Mistrzostwa Polski, ale będzie miała dużo łatwiej niż Lech, Raków i Legia i dla Pogoni będzie to ciekawa sytuacja, tylko tyle. Bo kadrowo myślę, że Pogoń o tej top 3 odstaje. Tak. Nie osłabili się, ale jeśli popatrzymy na tyły, no to nie są to zawodnicy na Europę, żeby podbijać świat. Na Ligę Polską okej. Okay. Tak jak to Kacper mówi, jeśli te trzy zespoły z top 3 będą grały w Europie, Pogoni będzie po prostu troszeczkę łatwiej. Mateusz, tak. Kto na tobie wywarł największe wrażenie? Pewnie Legia. Pewnie Legia. Legia na pewno no, okazały wynik. Nie? I tam w jednym sytuacji może tam ŁKS miał szansę chyba wyjść tam na remisowo. To sam na sam jedyny, co tam miał napastnik ŁKS-u. Nowy napastnik, Słupek. Nowy napastnik i Słupek był. I poza tym raczej nie dali tam pooddychać temu ŁKS-owi. Raków pragmatyczny, ja bym powiedział, że to taki zespół już pragmatyczny. To na puchary mi się wydaje, że bardzo dobre jest, bo tam jest ten pragmatyzm. Jak prowadzą 1-0, to raczej zawsze są w tej defensywie bardzo szczelni. No Raków nie stracił bramki, dobrze mówię, w czterech spotkaniach. Tak, i ten współczynnik XG, tutaj Kacper pewnie dokładniej powie, no i te puchary, pokazuje, że ten przeciwnik nie tworzy, że właśnie tą bryłą całą za trenera Papszuna, teraz za nowego szkoleniowca, Raków fajnie broni. No właśnie, i to jest też zaczątek do pytania, które chciałem ci zadać, bo za Rakowem trochę jeździsz, trochę jesteś z nim nawet związany w związku z tym, że urodziłeś się w Częstochowie. Nie tutaj żadne inne rzeczy nie wchodzą w grę oczywiście. Dużo się zmieniło od odejścia Marka Papszuna do przyjścia Dawida Szwargi i nawet mam na myśli takie rzeczy typu, ostatnio widziałem na przykład w Tallinie, że trener Szwarga tuż przed meczem przyszedł do wywiadu, a to zwykle jest tak, że godzinkę sobie zostawia, troszkę dłużej trener, że ten wywiad jest nagrywany. Nie, to było nagrywane. Był nagrywany godzinę przed meczem, więc... Czyli tutaj się nie zmieniło. Rytuały były takie same jak... Telewizja kłamie, słyszycie. Takie same jak u Marka Papszuna. Ja powiem wam, że fundamentem Rakowa, tak jak u Marka Papszuna, tak u Dawida Szwargi, jest gra z tyłu. I ten fundament po prostu nie został zburzony. Cztery mecze na zero z tyłu, jakbyśmy statystycznie sobie spojrzeli, to nie ma w tym żadnego przypadku, bo ja się będę odnosił do współczynnika XG, goli oczekiwanych i tak naprawdę Flora w pierwszym meczu tylko zapracowała sobie na ponad gola z Rakowem. Tam musiał Wladan Kowaczewicz zrobić różnicę, uratować Raków, ale w trzech kolejnych spotkaniach tam około 0,5 rywale sobie tak przybliżając kreowali, więc Raków nie pozwalał ani Legii, ani Jagiellonii, ani Florze w rewanżu na te okazje bramkowe, co jest na pewno dużym plusem. Pytałeś, kto na mnie zrobił największe wrażenie w tych pierwszych, w pierwszej kolejce? No to i Legia i Raków bym powiedział, no bo pełna kontrola Legii nad ŁKS-em, pełna kontrola Rakowa nad Jagiellonią, a szczególnie druga połowa Rakowa, no to już to był taki rytm Rakowa, który bym, nie wiem, przypasował do 15 kolejki gdzieś, bo było sporo luzu i takich automatyzmów już. Natomiast wiecie, no, zdarzały się takie komentarze, że no fajnie, że Raków wygrał zdecydowanie, że Legia wygrała zdecydowanie, ale jednak to była Jagiellonia, która wiadomo, jak się spisywała w poprzednim sezonie, a teraz tak kadrowo patrząc raczej mocniejsza, nie jest ŁKS, który dopiero co awansował do Ekstraklasy, a jednak Lech odwracał wynik w Gliwicach z drużyną, która no, funkcjonowała najlepiej w 2023 roku, bo
pod Aleksandrem Vukovićem, nie wiem, czy to wszyscy wiedzą, to była najlepiej punktująca drużyna zeszłego roku, zeszłej rundy w Ekstraklasie, więc i odwróciła wynik właśnie, to jest no tak, ale żeby odwrócić wynik, to trzeba najpierw bramkę stracić, za to bym to nie też. A z drugiej strony odwrócili na ciężkim terenie. No to jest Lech już teraz można, nie wiem, no w porównaniu z ostatnim sezonem, że to jest pucharowa drużyna. Ja jestem jakoś bardzo spokojny o Lecha i tak bym się nie rozwodził nawet nad tym przeciwnikiem, który ich czeka, bo po prostu to jest, myślę, z ich strony rzecz, Mateusz, naturalne. Że John van den Brom ma ogromne doświadczenie w grze co trzy dni w europejskich pucharach i to na pewno jest duża przewaga Lecha Poznań. To na pewno i to doświadczenie trena van der Broma było widać też w zeszłym sezonie. Podzielimy sobie nasz program na segmenty, no i zaczniemy od tego, co najbliżej nas, czyli meczu Rakowa dziś już na antenie TVP Sport o 19.45 zaczyna się studio i mecz z Karabachem. Czy my za bardzo nie trzęsiemy, mówiąc kolokwialnie, portkami przed tym Karabachem, bo tak jak sobie przeanalizowałem troszkę, jak wyglądał okres transferowy też w Karabachu, no to dwóch zawodników, którzy w zeszłym sezonie strzelili po 20 parę goli, 23 gole dla Karabachu, już w Karabachu nie ma. Nie ma tego polskiego Brazylijczyka, więc Kadiego Malinowskiego, który błyszczał w zeszłym roku przeciwko Lechowi. Nawet jak się wejdzie na Transfermarkt, wiem, że to nie jest jakaś specjalna wyrocznia, ale 12 milionów, czy 13,6 wartości Rakowa, wartości Karabachu, a 40 milionów wartość Rakowa Częstochowa. No, ja tak szczerze mówiąc jestem dziwnie spokojny, że tu nie ma się specjalnie czego bać. To co ja, czy... Patrząc na grę Rakowa w defensywie, odniosę się do tego, co mówiliśmy wcześniej. Raków musi dzisiaj zrobić ten pierwszy kroczek i jakąś przewagę bramkową uzyskać, bo wiemy, jak będzie wyglądało spotkanie w Karabachu w Azerbejdżanie. Nie jest to łatwy teren. Obojętnie teraz dywagując, czy ktoś odszedł, nie odszedł, czy najlepsi strzelcy. No ci ludzie potrafią u siebie grać i akurat na swoim terenie są groźni. Raków, jeśli dzisiaj zrobi zaliczkę dwóch bramek, a liczę, że dzisiaj Raków będzie w ataku pozycyjnym grał i będzie tworzył. No i liczymy na Łukasza Zwolińskiego, bo na razie Raków czeka na taką dziewiątkę, bo myślę, że Fabian nie jest tym napastnikiem, który na Europę może dać, nie wiem, tak jak Iszak 6, 9, 10 bramek, a wiadomo, że napastnika rozliczamy z bramek. No to jeśli Raków dzisiaj zagra swoje, to co Kasper powiedział, tryb w drugiej połowie wrzucił, że naprawdę te skrzydła chodziły, piłka w środku pola, ładnie to wyglądało, no to jestem spokojny o to, że nie możemy się obawiać Karabachu. Ja będę Fabiana Piaseckiego trochę bronił, bo ja wierzę w to, że on... Ty bronisz ogólnie cały Raków Częstochowa, nie tylko Fabiana. Obrona Częstochowy, tak? Nie, wiesz co, Giki, bo Łukasz Zwoliński bardzo dobrze wszedł do Rakowa. Nie można mu to znaczy, Łukasz Zwoliński jest napastnikiem dla mnie, który w polskiej lidze jest też regularny. Topem i jest regularny, zawsze da te 15 bramek, liga plus puchary. Jestem spokojny, a nawet postawiłem, że Łukasz będzie królem strzelców w tym sezonie Ekstraklasy. Bardzo dobrze wszedł do Rakowa, 4 gole w ostatnich dwóch meczach, kiedy był pierwszy 11, ale poważna weryfikacja z poważnym europejskim rywalem dopiero przed nim. My na razie nie wiemy, czy Łukasz Zwoliński jest dziewiątką, która zrobi różnicę w starciu z rywalem takim jak Karabach. Dzisiaj dla mnie to jest pierwsza taka weryfikacja dla Zwolińskiego, no bo Flora to jest drużyna, która no miałaby problem z utrzymaniem się w Ekstraklasie, więc ja też tak spokojnie podchodzę na razie do tych goli Łukasza Zwolińskiego, ale mnie bardzo cieszą oczywiście. Stian Plavšić, jeśli nie przekręciłem, 11 transfer Rakowa. Co to będzie, jak Rakowowi się ostatecznie w tych pucharach nie powiedzie? Będzie wielka rozsprzedaż, czy jest w stanie Raków utrzymać tą całą grupę piłkarzy? To już pytanie pewnie do właściciela, czy da radę to wszystko utrzymać. Dzwonimy. Ale Kasper rozmawiał z właścicielem wczoraj, ma najświeższe informacje. Czyli jest w stanie utrzymać to wszystko w najczarniejszym scenariuszu. No trzeba Stian Plavšić jeszcze uzupełniając sprowadzony na lewe wahadło do konkurencji z João Carlosem. Tak, takiego zawodnika szukał Raków. Mhm. No, który lepiej ponoć atakuje niż broni. Z lewą nogą, ofensywnie usposobiony, który grał w Slavii Praga, ma doświadczenie przede wszystkim w europejskich pucharach i tutaj ma zrobić różnicę. Myślę, że jeśli chodzi o te walory ofensywne, no to jest to przewaga nad Patrykiem Kunem i to jest wzmocnienie. Co do tych transferów i tej szatni rozbudowanej, no trzeba zaryzykować, nie? W pewien sposób. No, Raków w piłce bez ryzyka nic nie wygrasz. Ta ścieżka, ta droga jest obiecująca. Ta pierwsza runda eliminacji Ligi Mistrzów była kluczowa, żeby ją przejść. Teraz margines błędu jest. Odpadniesz z Karabachem, odpadniesz z kolejnym rywalem i wciąż grasz w czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy, więc tu jest miejsce na pomyłki. A jeśli się trzy razy Raków wywali, to będzie problem.
No jest to mało prawdopodobne, ale jednak jest prawdopodobne. Myślę sobie, że warto też takie ryzyko podjąć po prostu, żeby zarobić jeszcze więcej. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, jak to się mówi. Przygotowaliśmy sobie trochę lupkę też na naszego rywala, więc Karabach, więc zobaczmy, jak oceniacie, jak nasi eksperci oceniają gwiazdkami, gdzie 5 to jest taka wysoka półka europejska, a 1 to jest taki europejski słabeusz, jak oceniliście naszego rywala, więc Karabach FK, nie Karabach Agdam, no bo to nazwa nieprawidłowa, coś jak Juventus FC, Juventus Turyn, znamy te historie, zmagamy się z nimi, także często 3 gwiazdki, także tutaj byliśmy przerażająco zgodni, 3,5. Ja powiem wam, że ja w pierwotnej wersji Paweł Baran potwierdzi, dałem też 3 gwiazdki Karabachowi, ale potem spojrzałem, mówię, kurde, 5 ostatnich sezonów, 3 razy faza grupowa Ligi Europy, 2 razy faza pucharowa Ligi Konferencji i dorzuciłem pół gwiazdki. Nie wiem, czy nie błędnie, może te 3 gwiazdki rzeczywiście byłyby bardziej odpowiednie. To, co rozmawialiśmy też, Kacper, my byśmy chcieli mieć taką drużynę, rozmawiamy, odchodzą zawodnicy, ale regularność, no my tego nie mamy w Europie. No my jak załapiemy się jak Lech Poznań, no to były śmiechy, chichy, że co to Liga Konferencji, a Karabach robi swoje, tak? Tak więc 3,5 bronię ciebie, bądź spokojny, no, bo się stresuje, że wszyscy. A my tutaj telefonami, wiesz, to nie było dogadane, po prostu tak wyszło. No widzisz, my się znamy, ty trochę zrobiłeś faux pas, spokojnie. Czy napiję, no nie ma tutaj specjalnego pola do dyskusji, bo generalnie raczej Karabach oceniliśmy jako takiego dobrego europejskiego średniaka, który regularnie gra w europejskich pucharach, wiesz, to bo tak to już średniaka, kilka sezonów. Zaraz ci wyciągną to słowo na Twitterze średniaka. Ja bym chciał, żeby tak polską drużynę określali jako średniaka. No tak, ale jak interpretujesz, nie wiem, Manchester United jako silny europejski zespół, czy europejską czołówkę, no to... To jakbyś nazwał polskie drużyny w Europie? No jednak... Ostatnie 5 lat, nie? Aspirujący przeciętniacy, tak to nazwijmy. Gwiazdę też Karabachu sobie wybraliśmy. To jest zawodnik, na którego według nas będzie trzeba najbardziej uważać, a więc Abdellah Zubir, skrzydłowy, pochodzący z Francji, który od 2018 roku gra już w Karabachu, no i trochę napsuł nam krwi już i jeśli chodzi o starcie Karabachu z Legią i to ostatnie przed rokiem, jeśli chodzi o starcie Karabachu z Lechem Poznań. Jeszcze jedna kwestia, więc skład. Skład, który Kacper przygotował, skład przewidywany na dzisiejsze spotkanie. Oczywiście jeśli chodzi o Raków, ta wyjściowa jedenastka, no i wiem, że... To tłumacz się, tak? Tak, wiem, że widać średnio, bo telewizor jednak troszkę oddalony od nas, ale tłumacz się. Pewnie masz to w głowie wszystko, tak? No, bardzo trudne zadanie. Ja głowiłem się w domu długo, zanim tę jedenastkę wybrałem, ale tak. Oczywiście największa wątpliwość dotyczyła obecności lub braku obecności w pierwszym składzie Johna Eboaha. Po takim meczu jak z Jagiellonią chłopa na ławce zostawić. Ciężko, ale... Pamiętajmy, że Johnny Eboah trenował przed tym sezonem 1,5 tygodnia. On nie przepracował okresu przygotowawczego. On nie jest gotowy na to, by pewnie fizycznie grać dzisiaj co 3 dni w pierwszym składzie. I też uważam, że Johnny Eboah będzie bardziej potrzebny Rakowowi w rewanżu, kiedy Raków bardziej zagra szybkim atakiem, będzie nastawiony bardziej na przechwyt, kiedy będzie więcej... Będzie więcej przestrzeni. Będzie więcej przestrzeni, bo dzisiaj uważam, że Raków będzie chciał jednak zagrać swoje, spróbować zdominować rywala. I zakładam, że to będzie ta dwójka dziesiątek, jaka grała z Florą w dwóch meczach, czyli Nowak Cebula. Kolejna wątpliwość, no to kto zastąpi kontuzjowanego Milana Rundicia na tym półprawym w trójce stoperów. Postawiłem na wariant bardziej bezpieczny, czyli Frana Tudora kosztem Bogdana Rakowitana, bo Bogdan Rakowitan, choć piłkarz o dużym potencjale rozwijający się, to dzisiaj nie da takiej gwarancji spokoju w rozegraniu i może podpalić swoimi zachowaniami. Tudor będzie opcją bezpieczniejszą, chociaż tracimy ten wariant ofensywny na prawym wahadle. I dlatego też uważam, że Giancarlo zmieni stronę, pójdzie dzisiaj na prawe wahadło, a na lewym wejdzie Soresku. Jeszcze jedna wątpliwość to... Pomieszałeś troszkę. No, Carlos grywał na prawym wahadle w tamtym sezonie. On tutaj zabezpiecza tę pozycję, więc tak sobie to wymyśliłem. Zobaczymy, co na to trener Dawid Szwarga. Byłeś na jakichś kursach UEFA A, B, C? No, słucha się, nie? Nie. Fajnie to przygotowałeś. Ja tutaj czuję lekką szyderkę. Szatniowo. Jeszcze, panowie, jedna wątpliwość. Vlad Kočergin. Miałem dużą wątpliwość, czy ten piłkarz w pierwszym składzie wyjdzie. No, ostatecznie zdecydowałem się na to, że będzie na ławce rezerwowych. Zaufanie dla polskiego duetu dziesiątek Nowak Cebula, ale też mam z tyłu głowy Kočergina, który może być w jedenastce.
A Sony Kittel będzie do gry w tym dwumeczu, myślisz? Czy? Jest zgłoszony do eliminacji Ligi Mistrzów. Być może będzie w kadrze na ten mecz, ale jak słuchałem, Dawida Szwargi powiedział, że tutaj nie będzie wykonywał nerwowych ruchów. No, pierwszy skład to abstrakcja. Ale nie wykluczam takiego wariantu, że on dzisiaj się pojawi na jakiś kwadrans, by zrobić różnicę. On był w treningu cały czas z HSV dotychczas? Tak, i on też, też już zaczął trenować z Rakowem. Wczoraj podczas tego oficjalnego treningu był widziany na boisku bocznym przy Limanowskiego. No, jakiś kwadrans dzisiaj może, to jest chyba realny scenariusz. Jakby się paliło. Oby się nie paliło, i żeby przesiedział cały mecz. Tak. Podobno to jest zawodnik momentów, więc nawet kwadrans by był wystarczający, bo czasem w 5 minut jest w stanie dzięki technice, dzięki stałemu fragmentowi odwrócić losy tego spotkania. Słuchajcie, musimy pędzić dalej. Kolejne spotkanie europejskich pucharów do Rakowa. Jeszcze sobie pewnie na koniec wrócimy, typując wynik tego spotkania. Natomiast jest z nami gość specjalny z dalekiego Uzbekistanu, z dalekiego Taszkentu, oddalonego tylko 120 km od Szymkentu, gdzie Legia rozegra swoje spotkanie. Spotkanie europejskich pucharów przeciwko Erdabasom. No byłem niezły. Powiem ci, że kiedyś było takie zadanie, że trzeba było podejść do mapy i wymienić wszystkie stolice różnych krajów i była szósteczka, nie? Była szósteczka. Tak, ale dużo się grało w gry komputerowe, w Football Managera, wiesz. I ta piłka nożna jednak daje trochę tych geograficznych informacji. Witamy cię, Michał. Witam serdecznie. Cześć, powiedz mi, bo widziałem na twoim Instagramie, że wzywasz pomocy, 41-42 stopnie, takie prognozy pogody i taka temperatura w Taszkencie. Powiedz mi, jak się uchować przed tym ciepłem? Widzę, że pokoik, mam nadzieję, że klimatyzowany. Otwarte okno chyba. Otwarte okno. Pokój cały czas klimatyzowany, akurat jeszcze mieszkam w hotelu, jestem w trakcie załatwiania spraw mieszkaniowych. No rzeczywiście nie da się funkcjonować, nie oszukujmy się, nie jestem przyzwyczajony do temperatur, które tutaj są minimum 40 stopni. Akurat pokazuje 42, więc z hotelu na razie się nie ruszam, jedynie do sklepu i za chwilę na trening. Powiedz, Michał, jak pierwsze wrażenia z tych pierwszych dni w Uzbekistanie? Coś cię zaskoczyło? Natrafiłeś na jakąś niespotykaną w Polsce sytuację? Czy to jest zupełnie podobnie jak w Europie? Czy wiadomo, że tutaj nie można na razie określać ligi uzbeckiej do polskiej, bo jeszcze jej nie zacząłem. Nie, ja nawet pytam o takie, czysto ludzkie sprawy. Chwilę. Nie, czysto ludzkie sprawy to tak naprawdę cały czas jedno i to samo. Dobrze, że trafiłem do stolicy, bardzo ładne miasto, wszystkiego jest pod dostatkiem, więc jeśli chodzi tutaj o sprawy życiowe, to nie ma tu jak największych mankamentów. Jedynie ta pogoda, no to jest mankament, którego na razie nie mogę zdzierżyć. Ale to tam tak cały rok, czy to lato po prostu, tak jak u nas, że jest trochę cieplej? Bo to chyba nie tylko raczej temperatura, ale wilgotność też, nie? Raczej tutaj mówią, że tak naprawdę to jeszcze nie jest gorąco. W zeszłym roku było gorzej, bo dochodziło do 50, więc mówią, żebym się cieszył, że jest tylko 40. Ale jednak no nie da się funkcjonować, ale to mówią, że gdzieś do połowy października, może nawet do końca trzeba się przygotować na dość wysokie temperatury. Dwie kwestie, Michał. Jak z twoim zdrowiem, bo leczyłeś kontuzję, rehabilitowałeś się tutaj w Polsce, to raz, a dwa, co cię podkusiło, żeby do tego dalekiego Uzbekistanu jeszcze się wybrać? Jeśli chodzi o zdrowie, to teraz już wszystko jest w porządku, nie mam żadnych dolegliwości pooperacyjnych. W końcu ten drugi zabieg dał mi na tyle swobodę i rehabilitacja, że mogę znowu cieszyć się z grania w piłkę. Co mnie podkusiło, to przede wszystkim możliwość zobaczenia czegoś i spróbowania czegoś innego, bo tutaj przyszedłem do klubu Paktakoru, który jest wielokrotnym mistrzem Uzbekistanu. W dalszym ciągu grają w Pucharze Uzbekistanu. Biją się o mistrzostwo Uzbekistanu. Do tego jest możliwość grania w Superpucharze, bo gramy dokładnie za 3 tygodnie w Superpucharze. A też Azjatycka Liga Mistrzów. I tu mogę powiedzieć, że będzie to ciekawe doświadczenie, bo możemy trafić na bardzo ciekawe zespoły. Wszystkie tak naprawdę topowe zespoły z Arabii Saudyjskiej. Wiadomo, jak teraz Arabia Saudyjska się wzmacnia. Do tego Oman, Dubaj, różne takie jeszcze Indie, więc ciekawa przygoda. Trochę sobie można jeszcze przy okazji pozwiedzać. Michał, zapytam cię o to, czy nie miałeś jakichś innych ciekawych propozycji z Ekstraklasy i czy nie kusiło cię, by na tym etapie kariery zostać jeszcze na krajowym podwórku?
I tu nie będę oszukiwał, gdyby były naprawdę ciekawe oferty z Ekstraklasy, zastanowiłbym się. Także trzeba przyjąć to, że w Polsce się mówi, że wiek 32 to zawodnik jest stary i tak naprawdę jest więcej niż w początku i za dużo nie stawiają na takich zawodników. A tutaj po tej stronie nie liczy się wiek, tylko liczą się umiejętności i to się troszeczkę tutaj różni między Polską a Azją. Kuchy, ja mam kolegę w twoim zespole, Dragan Czeran, kapitan, lewa noga, napastnik, legenda klubu, legenda ligi, strzela trochę bramek. Mam nadzieję, że dorównasz i pokażesz, co to polska siła. Polish power, tak, rozmawialiśmy o tobie, mówił, że taki polski pozytywny wariacik jesteś, trzymasz atmosferę, więc nic się nie zmieniło. Mówił, że pisałeś do niego, pozdrawiałeś. No rzeczywiście, fajny gość, byliśmy teraz po sparingu, akurat wygraliśmy w niedzielę sparing. Poszliśmy tutaj po rozmowie taką dłuższą chwilę z Przemkiem Banaszakiem, weszliśmy we trzech tutaj, bo wiadomo, że to jest kultura troszeczkę inna niż w Europie. Tutaj zawodnicy tak często nie wychodzą od razu po meczu, udają się do domów, wiadomo też modlitwa, wszystko. My po prostu poszliśmy na kolację, porozmawialiśmy, opowiedział nam trochę o klubie, o zawodnikach, z którymi będę miał teraz przyjemność grania, więc mam nadzieję, że wszystko dobrze się ułoży i będziemy kontynuować tą serię, którą oni zaczęli 5 lat temu. To jeszcze, Michał, zapytam cię o Pogoń Szczecin, bo to jest program o pucharowiczach. Czy w twojej ocenie Pogoń dzisiaj jest gotowa na walkę o fazę grupową europejskich pucharów, a może o Mistrzostwo Polski? Jaka jest twoja perspektywa i spojrzenie na ten rozwój drużyny pod wodzą Jensa Gustafsona? Trzeba popatrzeć teraz na skład, który Pogoń ma. Odszedłem tak naprawdę ja, odszedł Pontus Anquist, Damian Dąbrowski i Kostas Tentafilopoulos. Przyszedł napastnik i przyszedł środkowy pomocnik, więc czterech ludzi ubyło, dwóch przyszło. Zimą dwa wzmocnienia, Kutris i Lindus, dwaj dobrzy zawodnicy. Jeśli chodzi o obronę, to tutaj trzeba szukać pozytywów, bo to były dwa dobre wzmocnienia. Jeśli chodzi o pomoc, tak naprawdę ona się nie zmieniła. Jedyną zamianą jest Gamboa na Dąbros, z Dąbrowskim. Tutaj nie jestem w stanie ocenić, jak ten zawodnik będzie wyglądał po jednym meczu tak naprawdę. I w ataku przyszedł grecki napastnik, który dobrze pokazał się w meczu z Wartą. Także dobrze wyglądał w sparingach, więc myślę, że tutaj zmiana pozytywna. Ciężko mi coś powiedzieć. Jeśli chodzi o tą rundę, którą teraz będzie grała Pogoń, no to nie mogą sobie pozwolić na odpadnięcie, bo nie przystoi z takim, według mnie, zespołem, jeśli myśli się o europejskich pucharach. A w kolejnej rundzie, no to już poprzeczka będzie postawiona dość wysoko i tutaj wszystko może się zdarzyć. Jednak myślę, że poprzez te doświadczenie, które Pogoń zbierała przez te dwa lata, jak teraz byliśmy, myślę, że są w stanie powalczyć w końcu o wejście do europejskich pucharów. Ale śledzisz z tego, co słyszę. Pierwsza kolejka była oglądana, ekstraklasy inauguracyjne. Jeśli chodzi o Pogoń, to ostatnie 30 minut, bo tutaj akurat trenujemy w późnych godzinach wieczornych, więc jeśli chodzi o też przesunięcie czasu, to ciężko było obejrzeć mecz Pogoni. Oglądałem jedynie cały mecz Legii. Powiedz mi jeszcze, Michał, już tak zmierzając w stronę Legii też troszeczkę, jak to piłkarsko wygląda w tej części świata, w Paktatorze? Z czym się spotykasz na treningach? Czy to jest poziom zbliżony do tego, co obserwowałeś przez lata w Ekstraklasie? Czy może zbliżony do tego, bo też przecież na Dalekim Wschodzie już grałeś, w Uralu Jekaterynburg? Jeśli miałbym od razu tutaj, pod terytorium, które tutaj jestem, porównywać Ekstraklasę do ligi tutaj uzbeckiej, ligi azjatyckiej, no to jednak w Europie ta gra taktyczna jest bardziej poukładana, ale niczym się nie różni pod względem intensywności. Nawet jestem zdziwiony, że przy takich temperaturach tutaj zawodnicy przebiegają takie dystanse pod względem kilometrów na boisku w czasie meczu. Michał, 120 kilometrów z Taszkentu do Szymkentu. Wybierasz się na Legię?
Prawdę mówiąc, miałem tutaj ofertę od kibiców Legii Warszawa, którzy dość liczną grupą przylatują do Taszkentu i z Taszkentu jutro wyruszają do Szymkentu. Miałem ofertę pojechania, bardzo ją rozważałem, jednakże godzina meczu i godzina treningu, które będę miał, nie pozwala mi na to, aby wybrać się i oglądać mecz Legii. A tak po tych kilku dniach w Uzbekistanie, wiem, że to inny kraj, inna liga i tak dalej, natomiast pewnie są pewne podobieństwa. Czego Legia oprócz gorąca może się w tym Szymkencie spodziewać według ciebie? Znaczy, ja bym tutaj powiedział, że najgorszym przeciwnikiem Legii w tym momencie no to będzie pogoda i zmiana czasu, bo jednak 4 godziny w Kazachstanie to jest dość spora różnica, ciężko się przyzwyczaić, ja wiem to po sobie, że pierwsze 3-4 dni były problemy ze spaniem i ogólnie z funkcjonowaniem pod tym względem. I do tego ta pogoda, bo jeśli chodzi o umiejętności piłkarskie, nie wydaje mi się, że Legia powinna mieć jakieś problemy ze względu na to, jak ona teraz wygląda z początkiem sezonu, jakie zrobiła wzmocnienia i według mnie tutaj Legia jest faworytem, jeśli chodzi o życie piłkarskie tego spotkania. Tak jak wspomniałem, pogoda i zmiana czasowa to jedyny tak naprawdę przeciwnik tego. To ostatnia kwestia, kiedy do gry, kiedy debiucik się szykuje? My gramy już w piątek, pierwszy mecz. I to już jesteś do dyspozycji? Rundy. Tak, jak najbardziej jestem już przygotowywany. W ostatnich dwóch sparingach zagrałem razem 150 minut, więc jestem już jakby w pełni gotowy do gry w piątek. No to słuchaj, życzymy okazałego debiutu, będziemy śledzić. No i trzymaj nam się tam w dalekim Uzbekistanie, żeby ta przygoda z tym egzotycznym krajem też była równie udana, jak chociażby przygoda z Legią czy z Pogonią. No z Legią akurat bardziej obfita w trofea i te doświadczenia europejskie. Dzięki serdeczne, Michał, za łączenie. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. No i do zobaczenia, mam nadzieję. Dzięki, Michał. Do Słuchajcie, zobaczenia. Legia w tej chwili w samolocie, 12 godzin lotu do Szymkentu. Czy cokolwiek oprócz pogody, klimatu, egzotyki tego lotu, o którym powiedział Michał, powinno Legię niepokoić? Bo spotkałem się z głosami takimi z Legii, że tam remis to wcale nie byłby zły wynik w tym Szymkencie. I tak się trochę zdziwiłem, bo szczerze mówiąc interpretowałem to Erdabasy jako takiego no raczej słabe usza, nie kojarzyłem specjalnie z jakichś europejskich podbojów. Wiesz to, ja będąc w Kazachstanie, kojarzę Erdabasy, mieli boisko sztuczne, bardzo, bardzo słaba jakość, teraz grają na naturalnej nawierzchni. Pogoda, różnica czasu, 4 godziny. Myślę, że to nie będzie problemem różnica czasu dla legionistów, bo oni tam nie spędzą 4-5 dni, po prostu jadą na mecz, nawet jak tej jednej nocy nie prześpisz. To wydaje mi się, że poziom piłkarski legionistów jest znacznie wyższy niż zespołu z Kazachstanu. Nawet trener Ordabasów powiedział, że takiego zespołu nie ma w lidze kazachstańskiej, tak grający takim stylem jak warszawska Legia. Czy remis i będzie dobry dla legionistów? Ja bym chciał, żeby oni to po prostu przechylili na własną szalę już w pierwszym spotkaniu, ale jeśli remis, tak, to żeby tylko nie przegrać, no bo u siebie myślę, że klasa jest taka różnica klas, że legioniści po prostu no, muszą przejść i zrobić swoje, tak jak i Pogoń Szczecin, no bo to, co mówi też Mateusz tutaj, no musimy się szanować w Europie i takie zespoły jak Ordabasy po prostu ze względu czy to pogoda, czy różnica czasu, nie możemy się bać, po prostu musimy ich przejść. Piszecie na czacie, że sztuczna nawierzchnia, no nie, właśnie w Szymkencie jest naturalna nawierzchnia, także ten problem Legii odejdzie. Ja sobie wypisałem takie mocne strony Ordabasów. Stałe fragmenty, kontry, dośrodkowania, czyli możemy się spodziewać, że czyli jutro... Czyli jak każdy mały zespół. Natomiast te stałe fragmenty, powiem wam, że to jest coś naprawdę robiącego wrażenie, bo to jest 39 goli. 47 z akcji, a 39 goli ze stałych fragmentów. Jest tam taki jeden zawodnik, przed chwileczką widzieliście nasze gwiazdkowanie, to po dwie gwiazdki, tak plus minus daliśmy Ordabasom, czyli ta półeczka niżej niż Karabach. Jest taki jeden zawodnik, którego zresztą wytypowałem na gwiazdę zespołu, nazywa się Ashat Tagibjergen, kapitan reprezentacji Kazachstanu, kapitan także Ordabasów. Powtórz bez kartki. Ashat Tagibjergen, kapitan reprezentacji Kazachstanu, kapitan Ordabasów. 5 goli w 2023 roku samym, bezpośrednio ze stałych fragmentów, plus kilka takich wrzuteczek, które golami się kończyło. Czyli to głównie jest to, czego się trzeba obawiać? Pewnie tak. Mateusz, ty masz głos ze środka Legii też. Możesz powiedzieć, jak koledzy podchodzą do tego spotkania. Mówiłeś też, że z Bartkiem Kapustką rozmawiałeś troszkę na ten temat. Tak, wczoraj grał u nas w sparingu po prostu w drugiej drużynie i miałem chwilę okazję z nim porozmawiać.
Jeżeli mówimy o obawianiu się jakiegoś plusów z przeciwników, to podejrzewam, że każdy rzut rożny czy rzut wolny spotka się z wielką euforią na trybunach i te przysłowiowe huki będą szli. I rzeczywiście w podświadomości, jeżeli będą szli na stały fragment legioniści, to będą sobie myśleć w tym do głowy, że kurczę, to mają coś dobrego. I jeżeli już, to bym widział. Jeżeli szybko ich uciszą bramką, to podejrzewam, że już się rozwiąże po stronie Legii. Ale wiemy, że liderują w swojej lidze, dlatego w jakiej lidze byś nie grał liderować, no coś tam trzeba potrafić. A że opierają na stałych fragmentach gry, no to tym bardziej w takim meczu pucharowym z teoretycznie mocniejszym zespołem będą liczyć bardzo na to. Tak, no jeśli chodzi o ligę, to oni chyba od maja nawet niepokonani. Pierwsze miejsce w tabeli przed Astaną, która Legii wcale się dobrze nie tylko kojarzy. To już nie jest ta Astana co kiedyś. No tak, to też trzeba wziąć pod rozwagę, chociaż też rok temu sobie patrzymy na Raków, jak sobie poradził z Astaną i wcale nie było tak najgorzej, prawda? To była Astana. Bardzo dobrze było, bo 4-0 u siebie. Natomiast no, Ordobasy to jest nazwa, która nic nie mówi polskim kibicom, dlatego możemy lekceważyć Astana trochę więcej. No ale 3 punkty przewagi nad Astaną to jest na pewno rosnąca siła w tamtej części świata, ale historia w europejskich pucharach, bo pogrzebałem sobie troszeczkę 15 meczów w Europie i tylko 3 zwycięstwa, no to nie ma się czego bać. Myślę, że ta logistyka i podróż będzie największym zagrożeniem. No jak chcemy generalnie znajdować się w grupach europejskich pucharów, to takich drużyn obawiać się nie możemy. Jeszcze 2 informacje z ostatnich dni, jeśli chodzi o Legię. Mateusz Okoster-Uniajicia, o jego osobę chciałem ciebie zapytać, bo no, trener, który wydaje się, że to ustalenie Ogiasza bardzo szybko posprzątał i ta informacja o przedłużeniu kontraktu no, z perspektywy kibica Legii wydaje się, że jest to bardzo pozytywna informacja. Jak ty, będąc też w środku, postrzegasz trenera Runiajicia? Co on robi inaczej niż chociażby inni trenerzy Legii, no którym się czasem nie masz aż takiej styczności? Nie mam z nim styczności. Mamy jakieś tam swoje skrzydła po prostu, którym trener rzadko bywa albo w ogóle. Ja mogę się wypowiedzieć tylko tam ze środka, co tam czasem chłopaki powiedzą. Podejrzewam, że no są zadowoleni, bo jak mówisz, bardzo szybko to oczyścił, tych dużo afer. To już było powiedziane, że w tym sezonie nie ma tych afer, czyli to jest coś istotnego w tym zespole. Bodajże 3-letnia umowa. 2026. Tak? 26. No to jest bardzo długo, jak na trenera uważam, czyli no myślę, że w końcu jest to zaufanie u prezesa, właściciela Mioduskiego, który wcześniej nie było. Pod wpływem emocji pewnie jakieś tam decyzje były podejmowane, a teraz na chłodno 3 lata, to uważam, że to jest duży kredyt zaufania i wymierne są wyniki. No jeżeli zdobywasz puchar i poza Rakowem zajmujesz 2. miejsce, to te zaufanie musi być, ale wiadomo, że to może działać w 2 strony i te puchary dają jakąś odpowiedź, czy to była dobra decyzja. No a kolejna kwestia to wydaje mi się, że też jest atrakcyjność, z jaką gra Legia, bo też wyszła z takiego dość dużego dołka i znów jest w Warszawie też chociażby moda na Legię, bo i kibice w zeszłym sezonie tłumnie przychodzili na stadion, teraz też inauguracja była bardzo udana. Natomiast ja nie o tym jeszcze, o Majku Nawrockim. Giki, ty już, no można powiedzieć, że wiedziałeś parę dni temu o tym, że Majk się zbiera do... Coś tam dowiedziałem się, napisałem na Twitterku. Myślę, że fajny kierunek Legia dała do Celtiku, tak, Majka, z myślą o tym, że Celtic jeszcze go wypromuje i po prostu sprzeda dalej, ten procent legioniści dostaną. Jak wiemy, Celtic, tak, Van Dijk, inni stoperzy odchodzili. Tak więc liczę, że ten stoper się rozwinie. Jarek Fojut kiedyś też miał szansę trafić, niestety zerwał więzadła, jak zdobywaliśmy Mistrzostwo Polski ze Śląskiem Wrocław. Ponad 5 milionów plus bonusy i procent ze sprzedaży. Myślę, że to jest fajny transfer. No bo stopera sprzedać z polskiej ligi za taką kwotę to też nie jest łatwo. Pokazała historia, że nie było aż tak dużo tych transferów. Tak więc trzymamy kciuki. Mi on się podobał. Pamiętam, jak przychodził do warszawskiej Legii. Nie było, kto to jest, czy to będzie wzmocnienie, czy może będzie z ławeczki wchodził. On sobie wywalczył miejsce i naprawdę fajnie wyglądał, żeby nie kontuzję. Myślę, że też by już był po debiucie w reprezentacji Polski. A niepokoiłoby was to, że opuszcza Legię jednak podstawowa obrońca? Czy są przygotowani na to legioniści i są przygotowani następcy? Są przygotowani. To był taki przygotowany transfer. Młodego piłkarza, którego można spieniężyć. Przyszedł Pankow, doświadczony obrońca, więc jeśli kogoś miała się Legia pozbyć i nie odczuć tego tak bardzo, no to na pewno to była właśnie pozycja Majka Nawrockiego. Ja bym powiedział, że Kacper Tobiasz to by było jeszcze mniej wpływające na Legię. I kto by bronił? No Chładun. No i okej. Okay.
Ale ja myślę, że ja natomiast że rozmawiałem z Kacprem też ze 2 miesiące temu i on się jakoś specjalnie na ten wyjazd nie napalał. No mówi, no ja mam, jestem młodym piłkarzem, czy zostanę rok, czy 2 lata jeszcze w Legii, w najlepszym klubie, jak powiedział, w Polsce, to nie będzie tragedii. Tak? Także pójdę tylko wtedy, jak będę miał ofertę z zagranicznego klubu, gdzie będę pewny, że będę grał po prostu. I to ja też myślę, jest... Wiesz, Kacper, wiesz o co chodzi? Jeśli Legia awansuje do Europy, będzie grała w grupie, no to Kacper no się tak. po prostu tymi 2, 3, 4 spotkaniami szybko. Tak wybije, że ta suma skoczy razy 2, razy 3, no więc myślę, że legioniści na to liczą. A jednak chyba drużyna walcząca o Mistrzostwo Polski i Europejskie Puchary musi mieć 2 bramkarzy do rywalizacji, także na treningach, żeby ten rozwój szedł. No jest jeszcze Gabriel Kobylak, jest Cezary Miszta, także tam naprawdę... No tak, tylko to już kwestia jakości, czy to jest aż taka już dzisiaj jakość bramkarska, jak no, Tobiasz czy Chładu. No pewnie nie, pewnie nie. Zresztą Czarek Miszta bronił, no i nie przez przypadek tę rywalizację później Kacper Tobiasz z nim wygrał tylko jeszcze, kiedy rzecz, nie było Chładu. Jeszcze a propos tego Nawrockiego, bo no, polskim klubom musi zależeć na budowaniu tej historii sprzedażowej, nie? Tak, będzie łatwiej ściągać piłkarzy do nas, jeśli pokażemy, słuchaj, no przyjdziesz do Legii, możemy cię... do Ligi Szkockiej czy jakiejś mocniejszej sprzedać, więc te polskie kluby nie mogą na siłę tych piłkarzy trzymać, bo nie będą tutaj chcieli przychodzić inni piłkarze. Często to jest taka poczekalnia, ta ekstraklasa do większej piłki i tak to powinno działać. Tak to powinno działać. 11 zobaczymy teraz przygotowaną przez Mateusza Możdżenie, jak to będzie działać w Szymkęcie i czy będzie działać. No to mamy przewidywaną przez ciebie, Mateusz, 11. Jedna zmiana chyba z tego, co jedynie zdążyłem. Takie przecieki, ale nie wiem, czy to jest stuprocentowe, czy ktoś mnie ktoś wypuścił. To Jędza wejdzie za Pankowa, jeżeli okaże się to prawdą. I praktycznie nie ma co zmieniać na dzień dzisiejszy, jeżeli z takim rozmachem grali w pierwszym meczu. A podejrzewam, że tej charakterystyki Legii teraz ciężko będzie zmienić, żeby nie iść z rozmachem po prostu. Nawet na ten zespół na wyjeździe i w tej temperaturze. Bo oni nie mają na co czekać, podejrzewam, bo raczej czas może działać na przeciwników bardziej. Czyli Jędza za Pankowa. Jeszcze widziałem gdzieś takie podejrzewania, że Jędza, ale nie za Pankowa, a za Juriego Ribeiro. Natomiast no, to jest środkowy obrońca z lewą nogą, Juri Ribeiro, a to jest bardzo ważne w tym. Przy wprowadzeniu myślę, że legioniści i posiadanie piłki i tu podania będą trzy Natomiast razy... nie uważacie, że to jest trochę taki czuły punkt Legii, ten Juri Ribeiro, jeśli chodzi o obronę, bo ja sobie przypominam tak, finał Pucharu Polski, te takie najważniejsze mecze, czerwona kartka w 4. minucie. W mecz z Wartą, kiedy jeszcze Legia się liczyła w walce o mistrzostwo i Klops i 1-0 dla Warty i sprawa mistrzostwa pozamiatana. Pytanie, wiem, że tobie jest... niekomfortowo o tym mówić, ale mam nadzieję, że ciekawe. Mati, ogólnie jeśli popatrzymy na twoją jedenastkę, to ta lewa strona trochę odbiega od tej prawej, tak? Bo Paweł Wszołek fajnie wygląda i na polskie boiska to wahadłowy jest naprawdę super. Mocny. Patryk Kun sam mówił, tak? Chyba, że trener Runiaric chce, żeby on dawał te większe liczby niż w Częstochowie. Tak. Więc zobaczymy, że jak będzie sobie. Tak, liczb rozliczany. Rozliczany, więc zobaczymy, czy on sobie z tym poradzi. Bo w warszawskiej Legii, no tak jak mówię, oni będą posiadalnie mieli piłki, no i będą tworzyli te sytuacje. No i teraz jest pytanie, czy on z tych liczb się wywiąże i po prostu, czy utrzyma miejsce w podstawowej jedenastce. Jestem bardzo ciekawy rozwoju Patryka Kuna w kwestiach ofensywnych, bo ja go kojarzyłem przede wszystkim z bardzo dobrym, odpowiedzialnym bronieniem w Rakowie. Tutaj ta wajcha poszła na przód. Fajny występ z UKS-em, ale nie ma co się łódzkim klubem sportowym, znaczy tym meczem tak bardzo sugerować w kontekście europejskich pucharów, oczywiście z całym szacunkiem dla UKS-u. Chociaż kluczowe podanie przy bramce Pekarta na 3-0, prawda? Do Wszołka, tak. Wszołek zgrał. Na drugi słupek. Dobrze wyglądał w ofensywie Patryk Kun w tym meczu z UKS-em. Tylko słuchajcie. Wymagania pewnie zwiększone zostaną w Legii. I nawet jeżeli Raków jest mistrzem, to jednak ta rozpoznawalność, społeczność i jako nazwa Legia, to dużo większe oczekiwania są. Tam był żołnierzem zdecydowanie w Rakowie. To jest, co mi się nie podoba. Wrócił do Częstochowy i tam gwizdy po tym, co zrobił dla klubu z Częstochowy, to troszkę inna. Szacunku powinni kibice oddać. Kasper powinien się zgodzić ze mną. To prawda. A to że to mieszkasz prawda. W Częstochowie, to powiesz, że Giki ma rację. Nie, no mieszkam. Chyba, że sam gwizdał. Sam gwizdałeś? Nie. Znaczy, Patryk mówił, że był przygotowany na taką reakcję, no, a rzeczywiście kilka ładnych lat, sukcesy w Rakowie, więc na pewno no, należało troszeczkę inaczej przywitać Patryka Limanowskiego. Natomiast no, jestem pozytywnie zaskoczony tym, jak gładko to poszło, bo Filip Mladenowicz to była jednak postać, która dawała bardzo, bardzo dużo Legii w ofensywie. Tylko, że w defensywie występ... mniej, wiesz? No to prawda. Dlatego to nie grał. Artur Boruc się często denerwował na. Tak, więc oddawał do przodu, ale do tyłu autostrada była otwarta. Nie, dlatego... W szatni było gorąco między Mladenem a Borucem, właśnie jeśli idzie o te bronienie.
Dobrze, zamykamy temat Legii, która się wybiera, w zasadzie jest w podróży do Szymkentu. Nigdzie nie musi podróżować Lech, bo kolejną europejską przygodę zainauguruje przy bułgarskiej na Enea Stadionie. Prawda, panie Maćku, nowa nazwa tego obiektu. Jesteście po ostatnim treningu, czy jeszcze ten trening trwa? Lechitów przed meczem z Żalgirisem Kowno, żeby nie pomylić z Wilnem, bo ten z Wilna jest mocniejszy. Wczoraj zresztą 2-2 chyba z Galatasaray, także bardzo taki optymistyczny wynik dla litewskiej piłki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam ze stolicy Wielkopolski. Jak spojrzę za okno, to... O, schodzą ostatni piłkarze chyba z treningu właśnie teraz, więc kończy się powoli ten ostatni trening przedmeczowy Lechitów przed tym jutrzejszym meczem z Żalgirisem Kowno. Maciek, powiedz, jak sytuacja zdrowotna, bo troszkę narzekał na tej konferencji przed Piastem Gliwice trener John van den Brom, że ma flashbacki z poprzedniego sezonu i pił tutaj szczególnie do Filipa Dagerstola. Natomiast z tego co wiem, to już Radek Murawski wrócił do treningów i generalnie to wszystko powolutku, może nie w przypadku Dagerstola, ale wychodzi na prostą. Tak, wychodzi na prostą. Dzisiaj mieliśmy okazję śledzić trening piłkarzy Lecha Poznań nieco wcześniej. Radek Murawski dzisiaj normalnie w treningu. Też jeżeli chodzi o tych środkowych obrońców, też sytuacja się poprawia, bo Michał Blazicz był faktycznie z zespołem w Gliwicach, natomiast tam w ostatniej chwili zapadła decyzja, żeby jednak dać mu odpocząć, żeby nie ryzykować na początku sezonu przy drobnym urazie, ale dzisiaj normalnie też słoweński ten środkowy obrońca trenował, także tutaj też sytuacja wychodzi na prostą. Był João Amaral, był Afonso Souza, który trochę poobijany był po tym meczu w Gliwicach. Także no, powoli wracają ci piłkarze do treningów, do pełnej dyspozycji. Filip Dagerstal jeszcze dziś indywidualnie i kto? I Nika Kwekweskiri też już od tego tygodnia trenuje z drużyną. On uraz ręki, ale w takim specjalnym opatrunku może pojawiać się na zajęciach. Dzisiaj jeszcze też pracował indywidualnie, ale też już jest coraz bliżej tego, żeby grać na boisku. Jak Maciek interpretujecie, jak podchodzicie do tego Żalgirisu, bo ja sobie na stronie KKS Tech troszkę poczytałem o Żalgirisie i dowiedziałem się, że to jest totalnie zespół w rozsypce, który zmienia trenerów, który nie do końca ma pomysł, w jaki sposób ma grać w piłkę i przegrywa seryjnie mecze, bo chyba bodajże od 9 spotkań w lidze litewskiej nawet nie wygrał. Jako dobre przetarcie przed kolejnymi wyzwaniami, czy jednak alarm, syrena alarmowa i nie ma co lekceważyć przeciwnika? Chociażby tak porównując do poprzedniego sezonu, to nawet wyczytałem, że to jest półka niżej niż Wikingur Reykjavik, więc to naprawdę jest już taki słabeusz chyba europejski. Przesadzam. No tak, no jakby absolutnie my, znając naszą historię rywalizacji z Litwinami, zawsze będziemy tutaj mówić, że podchodzimy do tego spotkania, do tego dwumeczu absolutnie z szacunkiem dla, bo pamiętamy, co się stało dekadę temu w dwumeczu z Żalgirisem Wilno, także spokojnie rywalizujemy tutaj z zespołem kolejnym z Litwy, natomiast no faktycznie tak w porównaniu też chociażby do Żalgirisu Wilno, który wczoraj osiągnął naprawdę dobry wynik, no to jest zespół półka niżej, też trzeba sobie powiedzieć, mają swoje problemy, są dopiero na piątym miejscu w tabeli, mają, tak jak wspominałeś, tę serię meczów bez zwycięstwa, bardzo dawno nie wygrali, wczoraj przyjechali do Poznania, podróżowali autokarem z Kowna, dzisiaj będą mieli trening wieczorem, no i oczywiście, tak jak mówiłem, absolutnie my podchodzimy bez lekceważenia, skupiamy się tutaj na sobie, chcemy awansować pewnie do kolejnej rundy, no i jakby zacząć budować kolejną fajną przygodę pucharową, bo tu pokazujecie właśnie chociażby urywki z meczu z Fiorentiną, tego naszego historycznego ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy, więc absolutnie też chcemy zbudować kolejną fajną naszą historię pucharową w tym sezonie. To ja, Maciej, zapytam ciebie o dwie postaci, o właśnie Mikaela Isaka, którego widzimy teraz. Wiemy, że miał problemy zdrowotne pod koniec tamtego sezonu i chciałem ciebie zapytać, jak on wraca do siebie, do formy, jak w tej chwili ta jego dyspozycja wygląda. A druga sprawa to goli zadech, kiedy my możemy się spodziewać tego piłkarza w Lechu, bo czekamy, bardzo czekamy tutaj kibice Ekstraklasy z różnych stron Polski na taką jakość, którą może dać taki piłkarz. Kiedy możemy się go spodziewać?
To tak, jeżeli chodzi o pierwszą kwestię, Mika Iszak to jest piłkarz, który no jakby zagrał w tym ostatnim sparingu przed sezonem z AZ Alkmaar, 25 minut pojawił się na boisku i to już był ważny sygnał, jakby on przepracował ten okres przygotowawczy z Lechem Poznań, natomiast wiadomo, ze względu na to, że miał wcześniej przerwę, jeszcze nie jest jakby gotowy do tego, żeby rywalizować przez 90 minut, ale też ważny sygnał, fajny taki też z psychologicznego punktu widzenia, że jako kapitan wyprowadził Lecha na ten pierwszy mecz ligowy, wyszedł od razu w podstawowym składzie w Gliwicach przeciwko Piastowi. Wytrzymał na boisku blisko godzinę, też wszystko było w porządku z jego zdrowiem jakby po tym meczu. Dzisiaj normalnie trenował, więc no bardzo optymistycznie tutaj podchodzimy do tego, że kapitan znów jest na pokładzie i kapitan znów wyprowadza piłkarzy Lecha, jest gotowy do tej rywalizacji. No i do tego, żeby liderować na boisku tej drużynie. Natomiast jeżeli chodzi o Aliego Kolizadecha, no to tutaj jeszcze troszeczkę trzeba będzie poczekać. Takie te informacje od lekarzy są takie, że pod koniec sierpnia, powinien już być na boisku, ten piłkarz powinien jakby nadrabiać te zaległości treningowe, już jakby budować tę formę. No i jeżeli wszystko będzie dobrze, to jeszcze we wrześniu powinien się w Ekstraklasie na boisku pojawić. Na razie będzie przechodził jeszcze tutaj ten ostatni etap rehabilitacji. Wraca lada dzień w stolicy Wielkopolski. Poleciał do Iranu na kilka dni ze względu na to, że rodził mu się potomek, rodził mu się syn i dlatego te kilka dni spędził w ojczyźnie, ale teraz znów wraca do Poznania i będzie tutaj dalej się rehabilitował. Maciek, to jeszcze o tych, którzy są dostępni, a są nowymi twarzami w Lechu. Blażić, Chotić i także Elias Anderson, który już zagrał i to zagrał bardzo dobrze w meczu z Piastem Gliwice. Ty jesteś blisko drużyny, obserwujesz te treningi, w jakiś sposób wyróżnili się oni na tle pozostałych zawodników. Jak ty postrzegasz tych nowych piłkarzy Lecha, jakbyś ich scharakteryzował tak po tych pierwszych tygodniach, dniach? No w przypadku Michi Blazicza czekamy cały czas na debiut. Nie zadebiutował w Gliwicach, natomiast to jest doświadczony piłkarz. Piłkarz, który owszem, ten ostatni sezon zaliczył spadek z francuskiej ekstraklasy, natomiast no wcześniej grał w uznanych klubach, zdobywał mistrzostwa kraju, więc jakby tutaj nie boimy się o to, że będzie jakiś problem. To jest doświadczony zawodnik, więc na pewno sobie poradzi, kiedy wskoczy do jedenastki. Dino Chotić sam mówił po tym meczu w Gliwicach, że w 10 dni zaledwie trenował z Lechem Poznań, a wcześniej pracował sam indywidualnie, no i to nie jest to samo, co treningi razem z drużyną, więc troszkę będzie potrzebował tego czasu, natomiast tu też doświadczenia mu nie brakuje. Jednak kolejny piłkarz, podobnie jak Golizadek, przyszedł z Ligi Belgijskiej, gdzie też miał fajne statystyki, także też dużo sobie tutaj obiecujemy piłkarzu. No a Elias Anderson wskoczył od razu do podstawowego składu, no i tutaj to jest zawodnik, który jest w rytmie meczowym, tak? No bo Liga Szwedzka jednak gra systemem wiosna-jesień, więc on jeszcze w poniedziałek ubiegłym tygodniu grał mecz z Malmę w Djurgården, a potem przyleciał do Poznania i był właściwie gotowy od razu wskoczyć do podstawowego składu. No i fajnie też od razu pokazał się nie tylko na lewej stronie defensywy, ale wrócił do swoich takich starych przyzwyczajeń, bo to był wcześniej środkowy pomocnik i załatał w drugiej połowie po tym urazie Radka Murawskiego tę dziurę właśnie w środku pomocy. Też sam podkreślał, że fajnie mu się grało z Afonso Souzą na boisku, że od razu jakby złapali nić mienia, także też to będzie na pewno solidne wzmocnienie. Zresztą kibice w głosowaniu też widziałem, mocno docenili Eliasa, chyba gdzieś tam na drugim albo na trzecim miejscu go postawili, jeżeli chodzi o tę właśnie pierwszą kolejkę z Piastem Gliwice, jeśli chodzi o te średnie oceny. Natomiast kibice też bardzo interesują się kwestią przedłużenia kontraktu przez jednego zawodnika w Lidze Plus Ekstra. Prezes Piotr Rutkowski powiedział, że to jest kwestia kilku dni. Mowa o Filipie Marchwińskim. Wróbelki ćwierkają, że to się wydarzy już dzisiaj. Potwierdzasz, zaprzeczasz? To jak to jest tam w tym Kanał Plus, zawsze tego pomidora trzeba by chyba użyć w tym momencie, no ale tak, no skoro prezes już jakby podkreślał, że tutaj będą dobre wieści ze stolicy Wielkopolski, to tyle mogę powiedzieć, że kibice na pewno w najbliższych, no może nawet nie dniach, a godzinach mogą się spodziewać dobrych wiadomości z bułgarskich. No, czyli dziś być może Filip Marchwiński już przedłuży kontrakt z Lechem. Jeszcze o szczegóły nie pytamy, bo to wiadomo, kwestie kontraktowe, dopóki nie ma tego podpisu na umowie, no to trzeba nabierać wody w usta. Jeszcze Maciek, jedna kwestia, ilu kibiców się spodziewacie jutro na inaugurację europejskich pucharów? Bo słyszałem, że ta frekwencja ma być naprawdę imponująca. 21,5 tysiąca to mniej więcej
tej chwili tyle osób uprawnionych do wejścia na mecz Żalgirisem Kowno. Też ta dynamika sprzedaży jest całkiem fajna, więc myślę, że 25 tysięcy pęknie przy bułgarskiej, co też oczywiście, tak jak podkreślaliście, na klasę rywala, na to, że mamy okres wakacyjny, gdzie sporo osób wyjechało, to będzie fajna frekwencja i fajna atmosfera będzie przy bułgarskiej w czwartkowy wieczór. Dzięki serdeczne, Maciek. No i co? No i do zobaczenia jutro, bo także jesteśmy jako TVP Sport w Poznaniu i mecz Lecha z Żalgirisem Kowno będziemy pokazywać na antenie TVP Sport. No i oby to był początek pięknej przygody, kolejnej pięknej pucharowej przygody. Dzięki serdeczne. No i już cię puszczamy, bo wiem, że za chwileczkę konferencja trenera Johna van den Broma, więc obowiązki wzywają. Dzięki, zapraszamy bardzo serdecznie do Poznania jutro. Dzięki, do zobaczenia. Panowie, czy my już omówiliśmy gwiazdę przeciwnika, jedenastkę? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, więc może jedenastka... Żalgiris ma jakieś gwiazdy w swoim... No jedną wyłowiłem, natomiast to tak szczerze mówiąc Mariusza... Środkowy obrońca. Nie, środkowy pomocnik. Okay. Środkowy pomocnik, natomiast no tak szczerze mówiąc Mariusz Stankiewicz, a więc trener, to się tak na największą gwiazdę grający kiedyś w Serie A, także w La Liga wysuwa. Jeśli chodzi o piłkarzy, to jest blado. Giki, twoja jedenastka, przewidywana jedenastka Lecha. Tak, ciężko mi było tutaj przewidzieć, jak wyjdzie Lech, no bo po pierwsze poziom rywala. Nie wiem, czy trener będzie chciał ryzykować, stawiając, tak jak słyszeliśmy tutaj od rzecznika prasowego, niektórzy zawodnicy po kontuzjach wracają, więc to nie wiem, czy to jest etap, żeby zaryzykować, bo to nie jest jakiś mega fajny przeciwnik, że Lech musi się obawiać. Jest moda na Lecha, byłem w Poznaniu teraz parę miesięcy i ta ścieżka Lecha do ćwierćfinału była imponująca. Z Kasprem robiliśmy parę spotkań tutaj dla TVP Sport i naprawdę u siebie kapitalnie wyglądał Lech Poznań. I no tu zmienił, nie wiem, czy Czerwiński wyjdzie tak jak w Gliwicach, tak? Czy nie wyjdzie Michał Blazić. No i tu na prawej stronie Afonso Sousa dałem za Baluę, ale tak jak mówię, no ciężko mi było tutaj coś przewidzieć, bo tak samo widzisz, Radek Murawski, teraz usłyszeliśmy, że trenował, schodził z urazem, więc mogą być jakieś roszady. Lech jest mocniejszą drużyną i myślę, że to jest kwestia, iloma bramkami oni po prostu to spotkanie wygrają. No i pewnie ucieleśnieniem tego, że tak uważacie, będzie także wasza ocena. Nasza ocena gwiazdkowa Żalgirisu Kowno, podkreślamy cały czas, bo często się myli z tym Żalgirisem Wilno, który jednak marką jest zdecydowanie większą. No jest to litewski Słabeusz, to nie ma co się oszukiwać, dlatego może bardziej w perspektywie kolejnych rund. Ja skomentuję te dwie gwiazdki ode mnie, to po prostu, że szanuję każdego rywala. I boisko musi pokazać, kto jest lepszy. Nie, ale bo... Słuchajcie, to jest różnica pomiędzy niedoszłymi piłkarzami a piłkarzami. Oni szanują rywala, my nie musimy ich szanować. Tak? Nie, no, piąta drużyna Ligi Litewskiej, która w sezonie 2021-2022 w dwumeczu z drużyną z Walii przegrała 1-10. No to myślę, że jedna gwiazdka jest dedykowana właśnie takim drużynom. Ja nawet się zastanawiam, czy pół nie dać. No, ale z szacunku dla rywala. Tak, tak. Po pierwszym meczu można. To jest dzisiaj no jest pytanie, iloma bramkami Lech wygra te spotkanie domowe. Tak, no, to jest dzisiaj średnia Ligi Litewskiej, co już mówi jest dużo. Bardzo wymowne. I jeszcze odszedł trener, prawda, który tam był przez kilka lat. W maju odszedł trener. Więc jest jakaś przebudowa jeszcze, więc no, obojętnie jakim składem by dzisiaj nie wyszedł Lech Poznań, myślę, że możemy być spokojni, biorąc pod uwagę, jak Lech prezentował się w Europie w tamtym sezonie. A jakie perspektywy roztaczają się przed Lechem w tym sezonie? Wydaje wam się, że są w stanie powtórzyć to, co wydarzyło się w poprzednim? Czy to był jedna jaskółka, która no, nie do końca co roku będzie powtarzana i nie do końca co roku będzie się zjawiać w tym samym miejscu? No, tym ubolewamy, żeby co roku właśnie nie było, żeby było takie coś. To może inaczej, nawet nie czy Lech jest silniejszy według was po tym wzmocnieniu? Wydaje mi się, że tak, bo zawsze Lech, to co już tutaj rozmawialiśmy przed studiem, zawsze Lech odkładał te pieniądze zarobione, teraz je zainwestował i patrząc po zawodnikach, którzy przyszli, myślę, że wzmocnili kadrę Lecha. I Lech, jeśli awansuje do Europy, myślę, że też to doświadczenie trenera będzie rzutowało na obraz Ekstraklasy i Lech sobie poradzi. Nie będzie tak, że będzie grał w Europie i nagle będzie 10. Czy tam 12. miejsce, tak jak miało to kiedyś bywało, czy jak Legia Lech to mieli. Myślę, że Lech jest gotowy na nagranie na dwóch frontach. Pytaliście o gwiazdę. To była ta gwiazda Gretas Sirgedas, środkowy pomocnik, dynamiczny, lewonożny, stały fragment, lewa noga, 25 meczów
5 goli, 4 asysty, no, reprezentant Litwy. Ordabasy, stałe fragmenty, Żalgiry, stałe fragmenty. No tak, no nie jest to postać, która rzuca na kolana. W zasadzie no, taką postacią, która najbardziej rzuca na kolana, jeśli chodzi o Żalgiris Kowno, to jest trener Mariusz Stankiewicius, to już wspominałem. Były piłkarz Sewilli, Walencji w Serie A też się pojawił i trochę w Serie A pograł nawet więcej niż w La Liga. No to co, to zamykamy temat Lecha, twierdząc, że to będzie przekonujące zwycięstwo i do tego Kowna pewnie nawet można by się w ogóle nie udawać i oddać ten mecz Walkowerem. No nie, przesadzam. Tak. No, ale myślę, że będzie różnica trzech bramek spokojnie w tym spotkaniu. Jeśli Lech zacznie to szybko, w pierwszym kwadransie to będzie... A na pewno się rzucą. Że możemy... Bo... Tak. Niech się Lech... Statystyki niektórzy zawodnicy sobie podreperują. Niech się Lech rozpędza. No i zdrowie też, żeby podreperowali przed kolejnymi rundami, bo wiemy, że i Mikael Lisak, i Filip Szymczak nie byli na 90 minut jeszcze gotowi na Piasta, no ale wszystko zmierza w dobrym kierunku. I podobną mamy perspektywę chyba, jeśli chodzi o Pogoń i spotkanie z Linfield FC. Wicemistrzem Irlandii Północnej. No nie lekceważ, ogóle... nie lekceważ. No, od razu gwiazdeczki poprosimy. Czy tutaj też szanowaliście rywala, czy nie? Ja chyba znowu pod rękę. Półtora, to dwie. No bo półtora dałem, bo to jest 56-krotny mistrz swojego kraju, najwięcej na świecie. Są tak, przyzwyczajeni do wygrywania. Pojedynek Dawida z Goliatem, więc tutaj pół żartem, pół serio. Ale jak Giki znowu pod kątem Europy jednak, ta jedna gwiazdka będę się tłumaczył, bo tak patrzę... No nie, no ja Kacperku żartuję, no naprawdę, no Pogoń jedzie i robi swoje i wraca. Nie, no wiadomo, ale oni w tamtym sezonie w eliminacjach europejskich pucharów dostali z Bodo Glimt 0-8 w jednym meczu. No, ja to wymagam od Lecha i od Pogonia, wymagam takich wyników. No, pewnie będzie ciężko 0-8, ale stąd też ta jedna gwiazdka, bo to jest 56-krotny mistrz Irlandii Północnej, to jest raz. Oni byli w tamtym sezonie w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy, ale ta ścieżka dla mistrza kraju była tak sprzyjająca, że tam przegrali 2-2 mecze, aha, a i tak znaleźli się w tej czwartej rundzie, bo awansowali w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Pokonali The New Saints bodajże wtedy i potem przegrali 2-2 mecze i przegrali z drużyną z Łotwy w karnych awans do Ligi Konferencji, ale mimo wszystko porażka 0-8 z Bodo Glimt mówi sama za siebie. Natomiast no słuchajcie, Pogoń też jeszcze nie wygrała, nie licząc Pucharu Intertoto meczu wyjazdowego w europejskich pucharach, więc to tak wiecie, ostrożnie może, czy nie? Pogoń aspiruje dopiero takiego pucharowicza jak nasza trójka, ta, która już jest taka pewna. Co sezon można powiedzieć, że można przewidzieć, że w tym sezonie będzie podobnie. A Pogoń tam dobija powolutku i lepiej dla Pogoni, żeby te nasze trzy zespoły nabijały tych punktów, żeby ten Pogoń miała takich przeciwników, jakich będzie miała teraz. Znaczy, no ale wiecie, jeśli Pogoń sama siebie szanuje, no to jedzie obojętnie, czy wygrała spotkanie wyjazdowe u siebie, w pucharach, w swojej historii, no to nie, no to co mówi Kasper. Jeśli ten zespół przegrywa 0-8, okej, grał w ostatniej rundzie, bo ścieżka była idealna pod nich, no panowie, szanujmy Ekstraklasę, szanujmy sami siebie, jedźmy, zróbmy, nabijmy to, co mówisz, współczynnik, wróćmy do domu, zagrajmy drugą jedenastkę w rewanżu i przygotowujmy się na kolejną rundę, gdzie będą czekali pewnie Belgowie. Tam będzie trudniej już. Tylko słowo o Pogoni, bo ja w końcu czekam na taką efektowną przygodę Pogoni w eliminacjach europejskich pucharów, bo do tej pory to było poniżej oczekiwań, prawda? I ta ścieżka jest trudna dla Pogoni, będzie bardzo trudny awans do europejskich pucharów, ale trochę fajerwerków, żeby w końcu sportowcy odpalili w Europie, bo na razie tego brakowało. No, jeśli chodzi o gwiazdę drużyny Linfield, to miałem podobny problem, tak jak z Żalgirisem Kowno. Nie, ale trener też tutaj mi przyszedł z pomocą, bo David Healy pewnie pamiętacie. Irlandzki taki. Nie, aż tak. Raczej piłkarz, który takie porównania pewnie. Który często grał z reprezentacją Polski i chociażby w tym meczu, w którym przegraliśmy w Belfaście 2-3 z Irlandią Północną, także trener David Healy to jest zdecydowanie najgłośniejsze nazwisko. Był taki Kyle Lafferty, pewnie kojarzycie, napastnika Glasgow. Rangers FC. Ja jeszcze to, co Kasper mówił, Pogoń była zweryfikowana przez Brandby, dobrze mówię, u siebie, jak nie mogli dotknąć, nawet powąchać futbolówki. Jak wcześniej Rijeka, kiedy był remis. Tak, no ale okej, Brandby to mi się rzucił, akurat byłem w Chorwacji, oglądałem to spotkanie, tam było po prostu widoczne, tak, różnica w każdym elemencie piłkarskim. No i po to jest taki rywal, żeby po prostu nabić te swoje takie, żeby poczuć się lepiej, no i na Belgów wyjść, wiadomo, że nie będzie łatwo, no bo Belgowie potrafią grać w piłkę, no ale Pogoń ma
kadrę, ma trenera, ma stadion, no to jak nie teraz, to kiedy? Ale w końcu ma też, sprowadza piłkarzy pod zgranie Jensa Gustafsona, bo to będzie, ten sezon będzie weryfikacja dla Gustafsona, nie? Bo Gamboa zastąpił Dąbrowskiego, czyli taki... I to trener go chciał, ten profil trener go zawodnika. Chciał, bo Dąbrowski mu nie pasował już do tego grania. No, Damian jest bardzo dobrym obrońcą, być może nie na ten styl, który teraz będzie miał Pogoń. Damian musi przyjąć piłkę dopiero bardziej na pewno ekspresyjnym, takim szybszym, silniejszym pomocnikiem będzie Gamboa. Też bocznio Kutris, Valkvist o wiele bardziej ofensywni boczni obrońcy niż Mata czy Bartkowski, więc te zmiany pod Gustafsona już nastąpiły, to teraz czekamy na efekty. No tylko właśnie, brakuje tak... mi w ostatniej linii tak stoperów, tak żeby mieć jakieś nazwisko, które jak przeciwnik z Europy czyli zobaczy... Czyli Cech i Malec nie robią na tobie wrażenia? No robią wrażenie na nasze podwórko. Wydaje mi się, że tutaj trzeba mieć na zmianę jakiegoś zawodnika, bo nigdy nie wiadomo, czy czegoś sobie nie zrobisz na treningu, na spotkaniu, a grając co 3 dni, no możesz wypaść i po prostu musisz kimś tego zawodnika zastąpić. A Kuluris jakie wrażenie na was robi? Zdobywca bramki. Na mnie zrobił dobre wrażenie. W Grodzisku Wielkopolskim. Miał w pierwszej połowie jedną sztukę i jedną wsadził. Do takiego napastnika. Tak, Warta stanęła bardzo nisko. Ciężko się gra dla napastnika wtedy, jak przeciwnik się cofnie. On fajny zrobił ruch, wycofał się, szufladę dołożył. No wiecie, Warta bardzo nisko, bardzo blisko siebie linie. Tak. Ciężko było ich napocząć. I w takiej sytuacji... To skład od razu przewidywany Pogoni na to spotkanie, które ułożyłem ja, bo już nie mieliśmy więcej gości w studiu, więc ja musiałem się tym zająć. Nic nie zmieniłem, to tak od razu uprzedzając fakty względem tego, co wydarzyło się w Poznaniu, w Grodzisku Wielkopolskim. Troszkę osłabła pozycja Sebastiana Kowalczyka w Pogoni. Natomiast to wydaje mi się, że jest odpowiednie miejsce na boisku dla Luki Zachowicza, bo on jako ta dziewiątka, no to niespecjalnie się sprawował raczej. On zawsze się cofał, był takim łucznikiem. Dokładnie. A teraz ma kogoś, kto tę stopę potrafi dostawić w polu karnym i który te dośrodkowania w polu karnym ściąga i nawet czasem wystarczy go trafić piłką, on zawsze jest w tym miejscu, w którym się znajduje. I to też będzie ciekawa kombinacja, ta współpraca Zachowicza, który jest często rozbiegany z tym Kulurisem. Jeśli chodzi o mecz z Wartą, to mam takie wrażenie, że po prostu wykonała swoją robotę Pogoń. Nie gra się łatwo, to co no Kasper powiedziałeś, jak się przeciwnik cofnie. To jest granie Warty, Warta to robi bardzo dobrze. Cały sezon poprzedni. Natomiast w obronie się dobrze broni po prostu. Natomiast duże nadzieje też mam związane z osobą Marcela Wędrychowskiego. Bo on wyglądał bardzo fajnie w Grodzisku. Uważam, że to jest piłkarz, który ma coś ekstra względem innych zawodników, jeśli chodzi o technikę, o dynamikę, o dribbling. Wiesz co, Hubert, nie prowadzi piłki, jakby to była kula od kręgi. To ma to coś. Tak, a u nas w Polsce, jak już zawodnik zacznie dryblować, robić jakieś zwody i szybko bez piłku, to natomiast, mówimy wow, bo my tego nie mamy. Natomiast pamiętacie też historię Marcela, on był wypożyczony do Górnika Łęczna i tu też taką ciekawą informację mam, że Pogoń w umowach wypożyczeń nie zawiera takiej klauzuli, że piłkarz wypożyczony musi zagrać określoną liczbę minut w klubie, do którego jest wypożyczane. Oni mają sobie po prostu poradzić na własną rękę i to jest praktyka nieco inna niż na przykład jeśli chodzi o Legię czy Lecha, bo tam takie klauzule są umieszczane. To dobrze? Klauzule to jest w ogóle śmiech na sali, bo czemu na przykład Kacper ma taką klauzurę, a Mateusz jest lepszy i Kacper musi grać, bo musi wypełnić to, co tam na górze w ofisie ktoś sobie zapisał na kawałku papieru, więc jeśli jesteś dobry, grasz, jeśli nie jesteś dobry, po prostu siedzisz. Ale też rozumiem, z drugiej strony odbija rozumiesz piłeczkę, ty to jako klub, który, no, ty rozumiesz to jako klub, który wypożycza, ale ty jako zawodnik, będąc w tej sytuacji, nie grasz, bo gra Mateusz, by się irytował, że po prostu wiesz, że on ma zapisane coś, co po prostu musisz spełnić. Tak. Ale kto się na to godzi? Obie strony się na to godzą z drugiej strony. No, wydaje mi się, że Marcelowi akurat wyszło to na dobre. Jeszcze gwoli formalności ta postać najjaśniejsza, jeśli chodzi o Linfield FC, no oczywiście no nie było specjalnie z czego wybierać. Zdecydowałem się na Briana McKee, bo on strzelił 2 gole w tej poprzedniej rundzie z Wlaznią Szkoder, z Albańczykami. To jest w ogóle jakikolwiek wyznacznik, że oni tych Albańczyków przeszli, czy to była jeszcze słabsza? Ariel Borysiu był w Albanii i opowiadał mi o tej lidze. I uciekł szybciej niż leciał samolotem do Albanii. Tak, myślę, że to nie jest wyznacznik. Pogoń za chwileczkę ląduje w Belfaście, 13:20 to lądowanie jest przewidziane. Nie będzie kibiców Pogoni, bo to jest też kara za ostatnie starcia w Kopenhadze w meczu z Brøndby, także te bilety kibiców Pogoni zostały anulowane przez Linfield, nawet jeśli ktoś już wcześniej zakupił ten bilet na to spotkanie. Natomiast nie sądzę, żeby to stanowiło jakikolwiek kłopot. Jeszcze jedno konkretne pytanie na koniec o Pogoń. Czy to jest drużyna, która może ten, nie wiem jak to nazwać, trójpol
przełamać w tym sezonie. Czy uważacie, że w tym konkretnym sezonie można wejść pięterko wyżej, bo Pogoń jest raczej kojarzona z tym, że no, mówi się o tym, że ma dobre aspiracje, że ma wysokie aspiracje, że fajnie to wszystko wygląda na boisku, jeśli chodzi o styl gry i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kiedy przychodzi do konkretów, no to jednak jest ciężko powalczyć o trofeum. Mogę zacząć? Ja myślę, że będzie ciężko. Nawet jeśli ta top 3 awansuje do Europy, to Pogoń musi po prostu zagrać każdy zawodnik sezon życia i coś na tej górze jeszcze musi się nie udać, żeby ta Pogoń to wskoczyła. Czyli analogiczna sytuacja to co my mieliśmy we Wrocławiu. Mhm. My po prostu graliśmy sezon życia, wpadało z autów, z rożnych, a Legia się potykała. Tak myślę, że Pogoń, Michał Kucharczyk mówił, 4 odeszło, 2 przyszło. Muszą zagrać coś ekstra i liczy, że ta trójka coś po prostu zepsuje, żeby być na podium. A jeszcze szerokość składu dochodzi, kontuzje kartki i to jest największy problem. W każdego polskiego zespołu bywało. Teraz jak patrzysz trochę na te składy Legii, Lecha i Rakowa, są dosyć szerokie. Zwiększyły się w ciągu ostatnich lat jakościowo przede wszystkim, że te zmiany 1-1 na boisku w 60 minucie nie obniża jakości. To ja uzupełnię jeszcze, zanim ty odpowiesz, Kacper. Czy Jens Gustafsson jest człowiekiem, który jest w stanie te pięterko wyżej Pogoń podciągnąć? Bo pamiętasz poprzednie rozgrywki i tam nawet dochodziło do takich sytuacji, że kibice Pogoni gdzieś tam na konferencji w Białymstoku w tą dyktę uderzali i generalnie prosili trenera, żeby opuścił ten okręg. Ja tylko dorzucam, był trenerem i pracował w Hajduku Split, więc ja go widziałem na co dzień i tam nie robił dobrej roboty, a miał drużynę i Hajduk płaci naprawdę dobrze. Ja się nie zdecyduję dzisiaj powiedzieć, czy Gustafsson to dobry, czy zły trener, bo czas pokaże. Uważam, że nie ma co go weryfikować tak bardzo na podstawie tamtego sezonu, bo to jest drużyna w przebudowie, która przestawiła Wajchę na ofensywę. Też transfery, piłkarze profilowani właśnie pod granie Gustafssona i ten sezon będzie odpowiedzią co do Jensa Gustafssona jako fachowca, ale też wydaje mi się, że będzie ciężko wskoczyć na podium Pogoni. Europejskie puchary będą decydujące, kto zagra w fazie grupowej, a kto nie, bo tu może być przewagę Pogoń, jeśli nie zagra, a cała reszta Wielka Trójka zagra. Ale oceniając okno transferowe i te letnie przygotowania, to uważam, że Lech, Legia i Raków zrobiły więcej niż Pogoń. Dlatego dzisiaj na ten dzień... A już były pięterko wyżej. Nie było takiej sytuacji w Ekstraklasy, że ta trójka odjechała tak znacząco. Dlatego nie ma dzisiaj argumentów na dziś. Przed fazą grupową, by powiedzieć, że Pogoń wskoczy na podium. A utrzyma Ekstraklasy. A myślę, że utrzyma czwarte, bo ja dzisiaj postrzegam Ekstraklasę jako top 4, które odjechało, nawet nie top 3, tylko top 4, które odjechało całej reszcie. Zobaczymy, czy ten sezon nie zweryfikuje, ale widzę w końcu 4 silne drużyny i reszta bez podjazdu. Na to, o której odjeżdżasz? Do Częstochowy, bo wiesz, że już 15 po pierwszym. 14.30. A, no to jest dobra, trochę czasu, to jeszcze do 14.30. Ale Twitter Kasperku zweryfikuje. Wypomnij to. Więc... Wiadomo, że to jest prognozowanie. No. Dzisiaj nie, ale nie było sytuacji w Ekstraklasie, dzisiaj... żeby ta właśnie góra odjechała trójka. Tak znacząco. Ja nawet bym nie mówił czwórka, trójka dla mnie odjechała. Pogoń musi naprawdę zagrać coś magic. Żeby się czwórka. Załapać. Dla mnie Giki, ja się będę kłócił, że czwórka, a potem długo. No po to tu jesteś, żebyśmy się trochę pokłócili. Za miło jest. Słuchajcie, moglibyśmy się kłócić do 14.30, ale nie przez przypadek. Kaspra zapytałem, o której odjeżdżę do Częstochowy, bo my musimy już też odjeżdżać, kończyć z naszym programem. Także serdecznie Wam dziękuję za udział. Kacper Tomczyk, Łukasz Gikiewicz, Mateusz. Może ją mówiliśmy sobie, na co możemy się przygotować w kontekście drugiej rundy eliminacji europejskich pucharów. Przypominamy, że dzisiaj mecz Rakowa o 19.45 TVP Sport. Mateusz Borek, Robert Podoliński. Na Majku jutro Jacek Laskowski, Robert Podoliński o 17:00, Orda Basy kontra Legia, później 20:30 TVP Sport również Lech kontra Żalgiris Kowno. Kto jest komendatorem? Nie przypomnę. Na pewno fachowiec. Maciej Iwański i Łukasz Trałka i jeszcze aplikacja i strona tvpsport.pl i mecz Linfield FC kontra Pogoń. Sławomir Kwiatkowski, Marcin Żewłakow, także jeszcze taki komplecik informacji przed końcem naszego programu. No i co? No i co tydzień zapraszamy na Foot Weeka w różnej tematyce. Dziś zajęliśmy się europejskimi pucharami i my mamy nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli Wam się podobało, no to łapka w górę, subskrypcja, wiadomo. Do zobaczenia. Nieważne, czy jesteś w autobusie, pociągu czy na wakacjach, najważniejsze transmisje sportowe masz teraz na wyciągnięcie ręki. Pobierz darmową aplikację TVP Sport. Link znajdziesz w opisie.
Dziękuję.